Siemano widzowie, w moim nowym nabytku, już nie chciałem nagrywać wręczenia, bo po prostu przyjechał tutaj tak gościo, bardzo był miły, tak naprawdę, no widać, że to pracownik firmy. Cała firma John Deere, no normalnie tak miło do mnie podeszła, szampan był jeszcze w środku. No coś pięknego, wy napiszcie hashtag nowość, ja wam szybne serduszko. Oczywiście ta 8R-ka, którą sobie wybrałem, jest w końcu na gospodarstwie i dzisiaj polecimy coś w końcu tym robić, no bo chciałbym troszeczkę posiać tak naprawdę, a my widzowie lecimy tutaj po 170 tysięcy widzów. Jak nie subskrybujecie, to zostawcie subskrypcję, a jak już subskrybujecie, to na przykład, nie wiem, kolegom polećcie. Dobra, jedziemy w lewitkę, bo ja muszę sobie podczepić siewnik, w skrócie mówiąc, bo będę dawał jeszcze rzepak na tam jeden kawałeczek, to wiecie, też przetestujemy tak naprawdę te rzepaki. Co to za gnój? W moim JCB? Co jest? Ej, gościu, co ty tu kopiesz? No o co ci kurde chodzi? Zgaś to! Co jest? Gdzie? Wysiadaj stąd! Co ty tu robisz? No co kurde, ja tu pracuję. To ty jesteś kurde pracownikiem, Karola! Ja tu pracuję, Gostek. A co mi to chodzi, że ty tu pracujesz? To jest moja działka teraz, to jest moje gospodarstwo, to wylicytowałem. Tutaj muszę jeszcze podkopać tu bardziej, bo to tu jednak jest to kopane. Ale co ty, po co ty dół kopiesz, tu? No co, tu jest mi Karol obiecał, że tutaj jest coś mojego. Te pieniądze? Ja mam sobie wziąć, a co cię to interesuje, kim ty jesteś? Mi obiecał, przecież to ja mam to dostać za wylicytowanie gospodarstwa, żeby on mi zwrócił. Nie, to mnie on obiecał. Nie, to są moje pieniądze. Nie, gościu, spieprzaj stąd. I moje, kluczyki zabieram, to jest moje. Koniec. Przecież gościu, to jest moje. Skąd to JCB wziąłeś? Skąd to wziąłeś JCB? Skąd wziąłeś JCB? Przecież JCB w moim garażu było. W moim garażu było, ja pamiętam, gdzie zostawiam wszystko. Gościu, nieraz ja nim robiłem i tu gnój wywalałem, no, i wszystko. Bo to jest na pół. Gdzie ty, gościu, jesteś? Ale teraz nie masz prawa tutaj stać nawet na działce. Nie jesteś moim pracownikiem. To, że Karol ci coś obiecał, to już jego problem. Jego tutaj nie ma chyba. Słuchaj, tu jest... nie ma, bo on pojechał. No to właśnie. Tu jest zakopana beczka z pieniędzmi i to jest moja część. To są wszystkie pieniądze w tej beczce. Przecież to w euro jest. Troszkę dla mnie. To troszkę. Wypad to tam za bramę. Wypad za bramę, Karol, za twoje zeznania, za wszystko mi mówił. Gościu, uspokój się. Za twoje zeznania miał problemy też. Nieprawda, ja nic złego nie mówiłem. Prawda. Ja se to już wykopię, nie ma problemu. Ja nic nie gadałem na niego. Nie ma problemu, ja se to wykopię. Albo mogę popatrzeć, jak ty to będziesz wykopywał. Gościu. Możesz sobie to wykopać, ale ja biorę zawartość. Nie. No to wypad. Co wypad? Za co ty masz dostać niby te pieniądze? To chyba coś cię boli tutaj. Gościu, ja tu pracowałem, ja przy tym. A co mnie to obchodzi? Miałeś wypłatę, to się ciesz. Ile dostawałeś? Piątkę na rękę? Więcej? Więcej. No to starczy. Jak jeszcze więcej, to już tutaj zmykaj. Ale o co ci chodzi? To już ale... nie twój teren. Przecież ja wylicytowałem to gospodarstwo. Przecież licytacja była. No przecież to cały jest mój teren. A, jak? No normalnie, kupiłem. I dlatego zawartość tej beczki jest moja. Bo jest na moim terenie, mogę tak mówiłem, ale ja, to mnie szef nie obchodzi, ja mogę, wiesz, jeden telefon, szybki numer. Proszę i co? Zadzwonić przy mnie. Przyjadę i cię w kajdankach zaraz zabiorę. Proszę przy mnie zadzwonić do szefa, wybierze pan numer. Zadzwoni, ja posłucham. Ale ja wszystko mam dogadane. Teraz pan zadzwoni. Wiesz, ale kim ty jesteś, żeby sobie uzgadnić? Jak chcesz, to dzwoń. Proszę zadzwonić. Chociaż ja wiem, bo Karol twój numer zablokował za te zeznania. No i wszystko jasne. Nie. A proszę. Wszystko jasne. A zadzwoń teraz się zapytać szefa. Nie będę dzwonił. Nie, to jest moje i tyle. Ja nie będę się ciebie słuchał, że ty mi każesz zadzwonić, to ja będę telefon, będę brał do ręki i będę od razu dzwonił, bo tobie się tak chce. No chyba coś cię tutaj boli, jesteś zwykłym pracownikiem. Zresztą już nie jesteś pracownikiem, jesteś obcym gościem tutaj na tej działce. A ten ciągnik jest twój? Który? Ten tutaj, co stoi. No mój! Wszystko, co jest tutaj, jest moje. Stój! Stój! Stój, zadzwonię na policję. Nie dzwoń. Zaraz w kajdankach cię wyprowadzą, w kagańcu. W kagańcu, jak psa cię wyprowadzą. Ta beczka jest moja, gościu. Nie jest beczka, kluczyków i tak nie masz. Będziesz zaraz łopatą tylko kopał. Zadzwoń do wypad, szefa, się wypad z działki. Ja wiem, co Karol mówił. Wypad z działki. Ja tutaj wrócę. Wróć, ale beczki już nie będzie. Wypad. Wypad. Pieprzaj. Odczep się. Idź. Odczep się ode mnie. Idź i nie wracaj. Psa spuszczę. Odczep się.
Ostatni raz tu byłeś. Ostatni raz tu byłeś. Zobaczymy, jak ci gospodarstwo z dymem pójdzie, nara. No pójdzie, zobaczymy, ja mam to nagrane. Już możesz iść na komisariat, żeby nie jeździli i cię nie szukali. Patrz, jaki pajac, przecież to Karol mi obiecał tą beczkę, przecież ja mu wylicytowałem to gospodarstwo i tak naprawdę ja zapłaciłem ze swoich pieniędzy za to. No tu gdzieś niedługo powinien przyjechać, to może się tym jakoś podzielimy, ja mu opowiem, co tu się działo, ale dobrze zauważyłem, bo nie wiem, czy ten gość, co sobie przyjechał, w ogóle JCB stało tam. W garażu. Rozumiecie to? W garażu stało. On se pojechał do mojego garażu i se to wyciągnął. I zaczął dolisko chyba, czy nie wiem, jakiej głębokości to Karol zakopał. Ale to jeszcze, jak wiecie, trochę ziemi jest, może pod tą ziemią jest ta beczka. Zaraz to ogarniemy, poczekam na Karola, bo ja nie wiem dokładnie, gdzie to jest. On mówił, że tutaj jest w tych krzakach, no ale całych tych krzaków oczywiście nie będę przekopywał. Ja powiedziałem, niech mi odda po prostu pieniądze za licytację, reszta jest jego, brał udział w tych interesach, może mi Karol rzuci tam jeszcze z 50 tysięcy dodatkowo, nie wiem, no ale w każdym bądź razie, jakby ten gość sobie wziął całą tą beczkę z pieniędzmi, no to ja nie wiem, no to byśmy byli, ja nie wiem, kto by mi oddał pieniądze za licytację, widzowie, i nie wiem, co by w ogóle Karol na to powiedział, to takie powiem wam, że no podejrzana sprawa, ja miałem jechać siać, może on tu gdzieś zaraz jedzie, bo ogólnie Karol wyjeżdża, o jest, bo policja tutaj cały czas sprawdza i wiecie, jak to wygląda. No, jesteś? Jestem? Halo? No, witam, witam, już sąsiedzie. Patrz, co tu się działo. Ej, kto moją beczkę wykopał? To znaczy, ty? Nie jest wykopana, ja czekałem na ciebie. Twój pracownik tu był, ten, co go zatrudniałeś, wygoniłem go. A gnida? A no. Co on tu robił? No, on powiedział, że ty mu obiecałeś całą tą beczkę zawartość. Obiecałem za to, co na policji powiedział na mnie? Ty słyszałeś, co na mnie mówił? No to ja właśnie mówiłem, że za te zeznania, że ty numer jego zablokowałeś i w ogóle on kazał mi dzwonić do ciebie i się pytać. A, ja mówię, przecież ja wiem lepiej. No a to właśnie. Co na mnie powiedział? Nie. Że ja go zmuszałem do pracy, że on się bał o swoje życie, ja mu chciałem pomóc. Najpierw go na torach znalazłem, bo chciał sobie żyć. No to przecież odebrać. Pamiętam to. No. No ale to, że to niezłe jaje. To, że powiedział, że go zmuszałeś do roboty, no to... No całkiem. To powiem... A skąd on wiedział dokładnie, że tu jest ta beczka? Wiesz co, i tego ci nie powiem. Mi się wydaje, że on podejrzał, jak ja ją tutaj chowałem. Aha. Tak mi się wydaje, bo ja... On mi jeszcze zagroził, że gospodarstwo mi spali. Trzeba pilnować co? Tego. No ja pójdę, ja na policję pojadę. Bo się nie będę bawił, wiesz? Masz nagrane? No, mam nagrane wszystko. No tylko szczęście. Jak coś, to wiesz, na policji nie pokazuj, że ja tu jestem, bo zaraz przyjadę. Nie, no to nie będę pokazywał, pokażę tylko tą groźbę, no nie? Puszczę sam dźwięk. No to co, no byś to wykopał? Tą beczkę? Przyjadę. Co? Byś to wykopał tą beczkę, czy kiedy to się będziemy dzielić tym? Nie, no teraz byśmy wykopali, to od razu się podzielimy, wiesz, już no jak teraz spokój jest. Kopa, ja zaraz tutaj podjadę, tylko sobie napełnię odrzucę ten, bo to ładowarka szybko pójdzie, zaraz tam tak pewnie machniesz. Przefarbowane mam, kurde, włosy? No widzę, blondyn normalnie, brudka blondyn, kurde, ale lepiej wyglądasz niż tym poprzednim. Nie, no ja muszę się później przefarbować na ruginę. Co będziesz robił potem, jedziesz siać ze mną, czy? Jadę, pojadę z tobą posiać. Właśnie nie wiem, jaki kawałeczek jeszcze tutaj wybrać. Teraz te nasiona sobie widzowie naładujemy, tylko ja muszę jakoś tutaj zajechać, żeby do tej stodoły mieć bliżej. Albo wiecie co, zrobimy sobie po prostu zajazd z drugiej strony i też będzie dobrze. Ci powiem, że już dawno tu policji nie było, kurde, może już zapomnieli? A wiesz co, ja dzisiaj nawet nie widziałem, bo kurde, cały czas zajęty byłem i nie zwracałem uwagi. Ale oni chyba jak nawet podjeżdżają, tylko patrzą, że się w domu świeci. Jakoś za bardzo chyba już nie robią przeszukań, no nie? No i dobra, widzowie, wszystko napełnione, to już tam wykopałeś sobie to, czy nie? Już wykopane, słuchaj, już jest ta beczka, już ja ją tutaj... Dobra, idę. Pomógł mi. Kurde, musiałem dosyć duży dół wykopać, żeby... Myślałem, że to gdzieś tu pod tym jest, ale o, patrzę, kurde, tutaj... głęboko. Głęboko, bo wiesz, wolałem ją dobrze zakopać, niż żeby był jakiś problem. Ty, ale to zaspawałeś o to? To trzeba rozcinać, tak. Czy... Trzeba rozciąć, no. Wiesz co, weź mi może pomóż, to przeniesiemy to. Dawaj. O kurde, powiem ci, że hajsu tam napchane trochę jest. Jest, słuchaj. Ej, byśmy to gdzieś... Oj, ciężko, byśmy to gdzieś może położyli teraz na razie. Żeby to nie było na widoku. Słuchaj, ja będę za to nowe maszyny jeszcze kupował. Weź tam do mnie za belki na razie. A ile ci jestem winien? No, ile ta licytacja wyszła? No, 3 bańki, no nie? No to słuchaj, to jeszcze maszyny nowe, będę miał pieniądze. No ta, to żaden problem, to przecież tam... Chcesz wiedzieć, ile w tej beczce jest? Ile? 4,5 miliona. Ja pierdzielę, ale to jest, powiem ci, że zarobek naprawdę mega. Tylko wiesz, to są brudne pieniądze, nie? Bo to nie wiadomo, skąd one się wzięły. Ej, to tam mniejsza o to. Ale 1,5 bańki będę miał za... Wsadzimy, wiesz co, wsadzimy w jakiś interes, to zaraz będzie obrocik i zaraz wszystko będzie znaczy, pięknie. Znaczy ja stąd myślę, że może pójść dalej w tym kierunku. Jak mi doradzasz? Dalej w te biznesy będziesz szedł? Jak mi doradzasz? No w sumie teraz jesteś anonimowy, no nie? Jakby nie patrzeć, lepiej masz dowód inny, wszystko. Ale znowu jak na tym dowodzie cię zaczną już sprawdzać, to będzie lipa.
Sarzet, ja pomyślę nad innym biznesem, również opłacalnym. Tak? Może zamiast, że tak powiem, pokrzywek to coś innego. Dobra, tutaj jej chyba nikt nie znajdzie, no nie? Nie, no gdzie tutaj, kto tu będzie chodził? Ty, no to otworzenie to zrobimy już tam później, to pod wieczór, żeby tu zaraz nikt nie zajechał, no nie? Tak, później, bo na razie to wiesz, to jest duża gotówka. Najlepiej wieczorem takie rzeczy robić, bo to nigdy nie wiadomo, niby nikogo nie ma, ale jednak... Boję się teraz gdziekolwiek jechać, JCB, wiesz co, będziesz później ten dół zateguje. Bo to chociaż, czekaj, ja może tutaj zasypię trochę, to ty sobie możesz ten siewnik naszykować. To tam nasyp rzepaku, to od razu, ja ci oddam już hajsik, albo rozliczymy się z tej beczki od razu za TT. Dobra, poczekaj, ja sobie muszę przygotować zestawik, siewniczek. A tu trochę tej ziemi jest. Zasypiemy chociaż widzowie delikatnie to. Poczekaj, gdzie ja mam ten mój siewniczek? Tutaj stoi chyba, dobra. Jak ci dobie te nowe maszyny na gospodarstwie, to się przydałyby troszeczkę. No tak, no dlatego mówię, będzie nowy na pewno zakup siewnika. Nówka będzie się. O kurde, prawie się wpierdzieliłem tam. Nówka, siewnik na razie, powiem ci, że tak, ten mi dobrze się spisuje, ale wolałbym mieć taką większą wydajność trochę, nie? A czekaj, ile tu masz metrów w tym swoim teraz? Ty, tutaj jest ile, poczekaj... 4 chyba? Czy 4 metry, aby? Kurde, to do Deutscha 4 metry twojego, to powiem ci, że to jak... Malutko, czekaj, malutko. Tak, to jest 4 metróweczkę oto. No, to już to 4 metry. Ale powiem ci, że malutki do Deutscha, ale wiesz, na razie nie mam nowszego, wiesz, to jest taka sytuacja, siedziałem w ziemi, nie miałem kiedy teraz tego załatwić, ale no jakoś niedługo już to załatwię. Ty, powiem ci, że ziemi braknie. Braknie? No, gdzieś to ono się jakoś rozeszło, kurde, trochę brakuje. Ty, to słuchaj, to powiem ci tak, będzie trzeba przywieźć od Henka. Trzeba będzie przywieźć, no nie? I będziemy mieli już to zategowane. Tu jeszcze czekaj, bo dół się wypakował, delikatnie zateguje. Możemy ruszać na pole. Można ruszać. Dobra, niech stoi, na razie. O, maszyna. Dobra, pieniądze odkopane, widzowie. Powiem wam, że to jest dobry sposób po tutaj ogromadzenia pieniędzy, no bo na koncie bankowym, tak, jakbyście zablokowali konto, no to koniec, lipa. Nie masz co zrobić. Ale to masz, wiesz, masz gotóweczkę teraz, to nie, to mniejszy problem. Mam większy ciągnik od ciebie. Oj, powiem ci, że ta 8R-ka, ty w ogóle nie słyszałeś tej sytuacji, awantury. No nie, no, bo wiesz, teraz nie było, to... Zaraz ci wszystko opowiem, tylko czekajcie, widzowie, muszę ogarnąć, na jakie pole my w ogóle mamy sobie podjechać. Dobra, sąsiad już wie, na jakie pole jechać, także on będzie prowadził. Zaraz tutaj... Jedziem. Dobra, jedziem. Bo to do sklepu jakieś dostawy przyszły, widzisz? Przyczepy, tak? Jakie zajebiste półki, jaki kurde. Spore maszyny. To... Wiesz co, ja... bo ja ci nie mówiłem. No? Bardzo możliwe, że to przyczepy to będę brać. O te? Dwie? No, bo ja już się orientowałem mniej więcej, co nowe, jak to wygląda. I powiem ci, że atrakcyjna cena jeszcze po rabacie delikatnym, bo to jest jakby z produkcji... Kurde, z ubiegłego roku chyba. Mhm. I wiesz, i dobra cena ci powiem. Nie no, to powiem ci, że nowe nabytki, o takie przyczepy to aż będę zazdrościł, bo to większe od moich będą. No to wiesz, Sosia, no trzeba tak robić, żeby zazdrościł, no to ja nie kupię mniejszych od swoich. Wiadomo, no. Wiadomo, no to czyżby się nie opłacało, nieopłacalny biznes. No i właśnie powiem ci z tym no, kurde, całym zamieszaniem, no to tutaj 7R-ko robiłem, to wiesz, którą tam kupiłem niedawno. No wiem. No to ja już jej nie mam. A czemu? No bo problem był taki, że ona mi zgasła na polu, wyskoczył, żeby zgasić silnik, bo jest błąd jakiś tam, czek się zaświecił i w ogóle jakieś błędy powywalało. Przyjechał serwis, nie wiedział jak naprawić. Pojechałem od razu do firmy, do siedziby John Deere'a, tam gdzie brałem tego John Deere'a poprzedniego i parę maszyn. No i po dużym rabacie dali mi 8R-kę, w rozliczeniu jeszcze za tamten ciągnik wzięli. Także tutaj no jakoś dużo pieniędzy nie dopłaciłem, ale... Ale niezły ciągnik, powiem jak go teraz widzę, to powiem ci, że naprawdę już taki porządny, nie? Powiem ci, że to początkowe traktowanie mnie tam to tak nie za bardzo było. Jednak oni mówili troszeczkę, że ja mogłem to zepsuć, nie wierzyli. Aha. No jeszcze w tobie winy szukali. Tak, no to co, no, on był użytkowany normalnie, no to co ja miałem zrobić? No to co, ruszamy! Z tymi siwami. Leci, kurde, nie ma to wiesz. Szybko pójdzie. Niezły masz ten siewnik, ci powiem. No kurde, to jest 12 metrów. Oj, 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 drzewo. Oj, na styk, naprawdę na styk. Też bym chciał taki ciągnik mieć i taki siewnik, ale niestety mnie nie jest. Oj, no tak masz półtorej bańki, ja też wiesz, teraz samochód będę w leasing brał, coś nowego. Wow, sąsiad! No chcę się rozwijać powoli, no bo teraz zostałem bez samochodu, a też dostałem fajne pieniądze z ubezpieczenia za to dochowanie, co miałem, bo to nie z mojej winy było.
No. Bo też, bo wiesz, uważałem wtedy na człowieka. No i kurde, ubezpieczyciel normalnie oddaje pieniądze za to. Ja ci powiem tak, sąsiad, ja na przykład też bym chciał jakieś auto kupić, ale na razie skupię się, żeby kupić, wiesz, jakiś nowszy siewnik, coś ogólnie nowszego, zainwestować w maszyny, a później no jakiś samochód na pewno też kupię. Wiesz co, ale ty chociaż masz czym jeździć. Zawsze jest BMW, no nie, a u mnie no, to już zawsze jest ten gruz tylko jest. Ciągniki, no nie. A jakże tutaj lipa, no ale też lipa, powiem ci, że u mnie to jest całkowicie lipa na gospodarstwie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no bo ja mam 2-3 ciągniki, a nawet kombajnu nie mam, przecież ten sprzedałem. Sprzedałeś go? No przecież on poszedł, czekaj, ja sobie cofnę. Da. On poszedł całkowicie ten New Holland, no bo ja będę brał tego na ten rok, no niby tam jestem dogadany z John Deere'em. Dlatego no. Też się bałem jakąś, wiesz, awanturę robić i iść właśnie do Fenda, bo też miałem propozycję i od New Hollanda miałem propozycję. Ty, a kiedy ty sprzedałeś New Hollanda? Oj, to wiesz co, New Holland to poszedł chyba z... Już dawno, po tych żniwach na pewno. Kurde, zobacz, że ja nie myślałem, jakoś coś mi się popierniczyło, że... Gościu przyjechał, parę rzeczy na raz wziął. A faktycznie, no. Ja pierdzielę. Toż faktycznie, pamiętam już. A no to ty i bez kombajnu, zobacz, ja teraz mam kombajn i to dobry, klasa, więc... Raczej go jeszcze na ten sezon zostawię, bo on wcale nie jest najgorszy. Ty, a ty tym kosiłeś w ogóle? Klasem? No. No jak, ja w tym sezonie kosiłem. A kosiłeś tym klasem? Kiedy? A ja kosiłem i teraz na wiosnę będę na usługi jechał jeszcze na kukurydzę kosić. O kurde. No, na ziarko. Powiedz, że to biznes się kręci. Ja przystawkę zamówiłem 2 miesiące temu, jeszcze mi nie przyszła, nie wiem co tam się dzieje, muszę do nich zadzwonić. W ogóle nie miałem głowy do tego teraz. Ty, a to w ogóle jak, to gospodarstwo trzeba będzie przepisać twoje. No to tylko no jak to zrobić? No trzeba przepisać po prostu, tylko jak to zrobimy, żeby to się nie... Bo tutaj też te pieniądze, ciekawe, no 3 miliony mi ubyło, bo wiesz, zapłaciłem za to gospodarstwo z licytacji twoje. I teraz jakoś te 3 miliony tych twoich muszę sobie wplątać w zyski. No właśnie, jak to kurde, powiem ci, że ciężki temat. Sąsiad. Wiesz co, nie wiem czy nie zrobię delikatnie takiej rzeczy, że sprzedam po prostu jakąś ilość krów, a na papierze będzie, że sprzedałem tyle, a normalnie sprzedamy powiedzmy tam 10 razy mniej, no to tam... Chyba, że tak. Wiesz co, ja też z adwokatem pogadam, postaram się to jakoś zrobić tak, żeby to było wszystko już legalne, nie, bo... No nie wiem jak to ogarnąć. Ciężko, bo jak ja spierdzieliłem to... Aj, to widzisz, potrzebnie może uciekałem wtedy. Wiesz, ciebie tam szukają, no ale to szukają ciebie z poprzednim dowodem osobistym, a teraz... No tak, ja teraz mam nowy dowód. Teraz już jesteś całkiem nową osobą. Tak, że nie ma problemu, nie ma co się przejmować, kurde. Ty, to jak jesteś zaginiony to... A, wiesz co? Jak to trzeba było przemyśleć? No? Mogłeś nabrać kredytów kiedyś. Kurde! I teraz kredyty by całkowicie przepadły, to teraz byś miał jeszcze więcej kasy, żeby zrobić coś takiego. Nie przemyślałem tego. Tylko to wiesz, to też nie wiadomo, jakby to później, jakbyś jakieś problemy wyszły, no to też... Dobra, no ja chcę jak na razie być zwykłym, cichym rolnikiem. Nie chcę tutaj żadnych problemów, już ja się nie będę fruntywał w jakieś nielegalne biznesy, bo to widzisz, jak to się kończy. Zawsze takie biznesy się tak kończą. Twoim siewnikiem to raz dwa robota idzie. No powiem ci, że on 4 metry a 12, no to jest różnica. Ale spokojnie, nie martw się sąsiad, ja jeszcze niedługo będę miał też nowszy, wiesz, siewnik. Ile metrów będziesz kupował? 5, 6? A ile masz ty? 20. Nie, 12 masz? No 12. No to ja co najmniej 12,5 muszę mieć. A ten Dodge w ogóle to pociągnie? Wtedy mi się zdaje, że to chyba lipa by była. Sąsiad, a ty wiesz ile ma kurczę Dodge koni? Ile? 340. A nie zawyżasz, bo tam nie było przypadkiem 334? Oj, ale to ja zaokrąglę. Oj, no tak, to w zaokrągleniu. To chyba bliżej do 330. O kurde! Oj. Sąsiad odwalił nowego John Deere'a. Nie, patrz jakie hamulce sprawne. Tu nie ma prawa nic pójść. Czekaj, sąsiad, tu trzeba poprzecznik zrobić, bo tym twoim sprzętem to ja patrzę, że poprzeczniaka nie idzie nawet trzasnąć. To my na drugie pole jak zajedziemy, to my to zrobimy, powiem ci, ekspresowo. Już mogę jechać w sumie jeszcze, ten kawałeczek to masz buraki blisko. Czy ty, sąsiad, się na przykład śmiejesz z mojego siewnika? Z twojego nie. A, no nie wiem. Chociaż jakbyś miał tam, wiesz, chociaż 10 metrów, no to już by było, to inaczej by wyglądało, no ale wiesz. Poprzecznik robię ci, zobacz. A, podziękował.
Musi być wszystko dobrze zasiane, a nie na odpierdziel. Uważaj, bo ja jadę! Hamuj! Jedź tam pod buraki, tu w lewo. A, to ja to pójdźmy, to ja zaraz będę jechał. Te buraki twoje pasowałyby, kiedy wykopki planujesz? Jutro. Jutro będziemy robić? Nie, no jutro nie dam rady, ale zadzwonię. Bo wypożyczymy, co? Firmę. Znaczy, nie, no najlepiej by było albo firmę, albo sprzęcik, no nie? No bo to my nie mamy nic do buraków. I no i myślę, że trzeba zacząć działać, no bo one zaraz kisną. Ty, a u ciebie rzepak gdzie będziemy siać w ogóle? Rzepak u mnie będziemy siać. Siałeś coś już, czy nie? Nie, jeszcze nic. Ja myślałem, że w tym roku rzepak zasiać tam... poczekaj, gdzie to było? To było na... Na tym polu, kurde, co las wycięliśmy teraz. No to możemy i te... Albo to już jedźmy na razie do mnie, już ostatnie pole i tak z rzepakiem, dobra, bo to wielkie ma... To będziemy mieli rzepak koło rzepaku, wiesz? Bo ja rzepak tak? też tam ciachnąłem, no, koło tego twojego pola. A tam jest też kawał pola u ciebie, jak ten lasek poszedł. Ja się jeszcze zastanowię, czy tam akurat będzie rzepak, bo może tam bym zrobił teraz... Nie wiem, czy nie lepiej by wyszło, jakbym zrobił posiał na przykład owiec czy jęczmień. Bo ja nie wiem, czy tam rzepak nie był w tamtym roku przypadkiem. Wiesz co, tu gdzie był las, to na pewno nic nie było. A to co było tak, tam, właśnie w tamtym miejscu na górce, to powiem ci, że nie wiem. Dobra, to będzie tam trzeba jednak zasieć owiec. No żeby też tam podożmian był, no nie, bo tam masz teraz równe pole. To tak naprawdę do prasowania idealne, no nie? A słoma no tak. ci potrzebna dla kur. Potrzebna dla kur i ja niedługo oborę będę budował. Jaką oborę? Dla knurów. Świnie będziesz hodował jeszcze? A co? A co sąsiad, a kto bogatemu zabroni? W sumie gdzieś te pieniądze trzeba zainwestować te, wiesz, które. No sąsiad, no jak nie? Ja myślę, że taką oborę, co sądzisz o tym, na przykład jakbym u ciebie na podwórku ją postawił? Ty masz działkę za tym, na swojej działce se buduj. O dziad, ale co ja sobie będę działkę marnował, jak u ciebie bym mógł postawić? U mnie i tak wąsko, nie ma miejsca na nic, jak zwykle. Żartuję, ja u siebie postawię, bo mówię tak, krowy masz ty, to mleko i tak ci podkradam, to nie potrzebuję. Co? Nie, ja żartowałem. Jakie jakie ilości? O kurde. Dlatego mi tak mało wychodziło. Sąsiad, ja... Tylko na potrzeby własne, do kawy tylko. Ja podchodzę i sobie wiesz... Do kawy i tylko tyle. Tak? No. Ale... A ileś litrów dziennie brakuje? Tak się właśnie zastanawiałem, że czego produkcja spadła. Odkąd wyszedłeś z więzienia. Ja dziennie maksimum litr. No możemy się dogadać, że za ten litr ewentualnie będę ci płacił, załóżmy, na przykład 50 groszy. Co? 50 groszy za litr? A ile dostaniesz gdzieś tam, kurde, w firmie jakiejś? No dobra, no ale ja niedługo podpisuję kontrakt normalnie z mleczarnią na duże ilości i bezpośrednio będę praktycznie do sklepów to wszystko robił. No i ile zarobisz? Więcej jak 50 groszy za litr? No porysz CCD sklepową. A sąsiedzie, chciałbym to zobaczyć. No spokojnie, kontrakt jest tylko do podpisania, niedługo będzie. A przepraszam, sąsiedzie, masz mi to za złe, że podkradałem delikatnie mleko? No to litr powiedzmy 3 złote. Ile litrów ukradłeś? Powiedzmy z 1000, 3000 złotych jesteś winny, no nie? Ile? Słuchaj, to już ja maksimum... Dobra, maksimum podkradłem może z 5 litrów. No dobra, to 5 razy 30, 150 złotych. Jak 30? To co, litr no ale, za 30 złotych? No zakradzione się płaci więcej, no nie? Sąsiad, ja bym powiedział, że po 5 złotych możemy policzyć, już niech stracę. Po 5 złotych za litr, bo w sumie dobre mleko jakościowo. No. Znaczy troszkę wymiotowałem po nim, ale... No to już jest, wiesz, twój problem, bo kradzione, dlatego. W takim razie, dobra, niech ja będę stratny. Uznajmy, że ja będę stratny po 6 zł. Dobra, dobra, nie ma problemu. Jesteś mi winny 18 zł. Okej. Okay. Nie ma problemu, dobra. W okrągleniu 25. To kupię ci gumę turbo. Ale parę opakowań. No dobra. No i dogadani. Nie kurde. Poczekaj, ja muszę zobaczyć. Na raz tego nie wezmę? Muszę tu wejść, kurde, zobaczyć jak to wygląda, bo ty... Czekaj. A, jeszcze jest, rozgarnę tylko trochę. No i co, powiem tak. Jeżeli chodzi o ciągnik, moim zdaniem rewelacja. Jeżeli chodzi o osiemerkę. No luksus jest sprzęt, kurde. Najwyższa klasa, słuchaj.
Także widzowie, siebie rzepaku, mamy na dzisiejszy odcinek całkowicie, czy ogólnie mamy na ten rok, no jeszcze u tam wiadomo u sąsiada będziemy siać, to coś mu pomogę. Mamy całkowicie zakończone, wy zobaczcie sobie jak jeszcze ten elegancko siewnik się chowa. Napiszcie co sądzicie oczywiście w komentarzu o siemerce i napiszcie co sądzicie o tych groźbach, które zostały skierowane w moją stronę przez byłego pracownika sąsiada, niestety. No. Także w dzisiejszym odcinku to było na tyle. Nara! Nara, cicho!